Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maciej Hanczewski. Witam w piątym dniu przesłuchań eliminacyjnych do 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Good morning, welcome. My name is Maciej Hanczewski. I'm really glad to meet you and to welcome you to 17th International Frederic Chopin Piano Competition, to the fifth day of preliminary round. Dzisiejszą rundę eliminacyjną rozpocznie pani Nagino Maruyama z Japonii. Today's eliminatory round will begin Miss Nagino Maruyama from Japan. Więcej o kandydatce mogą Państwo przeczytać w książce programowej pod numerem 78. More about candidate is available in program book at number 78. Usłyszymy następujące utwory. Etiuda E-moll, opus 25, numer 5. Etiuda F-dur, opus 10, numer 8. Etiuda Gis-moll, opus 25, numer 6. Mazurek A-moll, opus 59, numer 1. Nocturne C-moll, opus 48, numer 1. Oraz Scherzo Cis-moll, opus 39. We'll hear following compositions. Etude in E minor, opus 25, number 5. Etude in F major, opus 10, number 8. Etude in G sharp minor, opus 25, number 6. Mazurka in A minor, opus 59, number 1. Nocturne in C minor, opus 48, number 1. Scherzo in C sharp minor, opus 39. Zapraszam.
To była pani Nagino Maruyama. Następnym wykonawcą będzie pan Guillaume Masson z Francji. The next performer will be Mr. Guillaume Masson from France. More information about candidate is available in program book at number 79. Więcej informacji mogą państwo zaczerpnąć w książkach programowych pod numerem 79. Usłyszymy następujące utwory. Nocturne H-dur, opus 62, numer 1. Etiuda E-moll, opus 25, numer 5. Etiuda F-dur, opus 10, numer 8. Etiuda A-moll, opus 25, numer 11. Mazurek H-moll, opus 33, numer 4. Ballada G-moll, opus 23. We'll hear following compositions. Nocturne in B major, opus 62, number 1. Etude in E minor, opus 25, number 5. Etude in F major, opus 10, number 8. Etude in A minor, opus 25, number 11. Mazurka in B minor, opus 33, number 4. And Ballad in G minor, opus 23. Mr. Guillaume Masson.
Pan Guillaume Masson. Teraz wystąpi przed Państwem Victor Johansson Mattsson ze Szwecji. And now we'll hear Mr. Victor Johansson Mattsson from Sweden. More about candidate is available in program books at number 80. Więcej o kandydacie mogą Państwo przeczytać w książkach programowych pod numerem 80. Usłyszymy następujące kompozycje. Mazurek C-dur, opus 24, numer 2. Nocturne D-dur, opus 27, numer 2. Etiuda Gismol, opus 25, numer 6. Etiuda As-dur, opus 10, numer 10. Etiuda C-dur, opus 10, numer 1. Ballada G-mol, opus 23. We'll hear following compositions. Mazurka in C major, opus 24, number 2. Nocturne in D flat major, opus 27, number 2.
Etude in G sharp minor, opus 25, number 6. Etude in A flat major, opus 10, number 10. Etude in C major, opus 10, number 1. Ballad in G minor, opus 23. Mr. Victor Mattsson.
Mr. Viktor Mattsson from Sweden. And now we'll hear Mr. Vladimir Matusevich from Russia. Usłyszymy teraz pana Władimira Matusewicza z Rosji. More about candidate is available in program books at number 81. Więcej o kandydacie możecie państwo przeczytać w książkach programowych pod numerem 81. Usłyszymy następujące utwory. Etiuda Esmol, opus 10, numer 6. Mazurek B-dur, opus 17, numer 1. Etiuda C-dur, opus 10, numer 1. Etiuda A-mol, opus 10, numer 2. Etiuda H-mol, opus 25, numer 10. Scherzo H-mol, opus 20. We'll hear following compositions. Etude in E-flat minor, opus 10, number 6. Mazurka in B-flat major, opus 17, number 1. Etude in C major, opus 10, number 1. Etude in A minor, opus 10, number 2. Etude in B minor, opus 25, number 10. Scherzo in B minor, opus 20. Mr. Vladimir Matusevich.
Dziękujemy Państwu. Zapraszamy teraz na krótką przerwę oraz do studia koncertowego. Dzisiejszymi gośćmi będą pani doktor habilitowana Anna Hęćka-Gotkowicz oraz pani Aleksandra Andrearczyk. Thank you very much. I invite you to competition studio. Today guests will be Miss Dr. Anna Hęćka-Gotkowicz and Miss Aleksandra Andrearczyk. Thank you. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w kolejnym studio konkursowym Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Moim gościem jest dzisiaj pani Aleksandra Andrearczyk, którą pracownicy Instytutu poznali w czasie warsztatów z krytyki muzycznej, w czasie których pani Aleksandra ujawniła swoje umiejętności także pisarskie, ponieważ łączy kompetencje muzyka dobrze wykształconego, bo jest teoretykiem muzyki, z znajomością bardzo głęboką literatury, bo jest również literaturoznawcą i pisze doktorat na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Pomyślałam, że jest pani Ola idealną
osobą do rozmowy na temat narracji muzycznej. Nasz wywód dzisiejszy, przynajmniej na początku, jest utrudniony przez te dźwięki niechciane, ale spróbujmy mimo wszystko skupić się na tym trudnym zagadnieniu. Czym jest narracja, szczególnie w odniesieniu do formy chopinowskiej? Mam tutaj na myśli zwłaszcza te utwory, o których profesor Tomaszewski, słynny znawca muzyki Chopina, mówi, że to są formy narracyjno-dramatyczne. Jakie szczególne wyzwania stoją przed pianistą, który ma zmierzyć się z taką właśnie formą? Dzień dobry, witam serdecznie. No, mi się wydaje, że jeżeli chodzi właśnie o duże formy, to sytuacja jest dla wykonawcy jeszcze trudniejsza niż w przypadku tych form mniejszych, ponieważ kiedy mamy etiudę, no to z grubsza wiadomo, na czym trzeba się przede wszystkim skoncentrować w takim wykonaniu. Wiadomo, że ten czynnik wirtuozowski, techniczny jest najważniejszy. Wiadomo, że są inne również ważne rzeczy ekspresyjne w etiudach Chopina, ale jednak ten czynnik wirtuozowski jest na pierwszym planie. A jest natomiast środkiem do celu, nie celem. Oczywiście, oczywiście, ale wiadomo, że tak. No, etiuda to jakby sama nazwa wskazuje. Natomiast z tymi dużymi formami jest o wiele trudniej, ponieważ tutaj trzeba mieć i świetną technikę, są fragmenty bardzo trudne technicznie, o tym wie każdy pianista, który grał jakąś balladę czy scherzo, ale oprócz tego jest przede wszystkim duża forma, o której właśnie chcemy powiedzieć. I to jest, wydaje mi się, ogromne wyzwanie dla młodych, zwłaszcza pianistów, ponieważ to wymaga myślenia płaszczyznowego i przede wszystkim, moim zdaniem, bardzo głębokiego wejścia tekst, w partyturę i przeniknięcia jakby znaczenia tego wszystkiego, co się w partyturze dzieje. I wtedy możemy mówić o interpretacji właśnie takiej pełnej, narracyjnej i świadomej. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne i na pewno jest to ogromne wyzwanie właśnie w tej formie. Ale czy jest jakaś osobliwość ballad, scherz chopinowskich? Coś takiego, co sprawia, że zwłaszcza młodym ludziom może być trudno przedstawić taką przekonującą opowieść, która byłaby jakimś odsłonięciem siebie oczywiście, ujawnieniem tej niepowtarzalności każdego pianisty, ale też odsłonięciem pewnej dramaturgii samego dzieła. Tak, mi się wydaje, że one są te utwory właśnie Chopina, w sensie skerce i ballady, o nich mówimy przede wszystkim dzisiaj. No właśnie one są bardzo specyficzne, ponieważ to są formy wykraczające poza jakiekolwiek konwencje formalne, które są znane w historii muzyki, prawda? Oczywiście możemy się doszukiwać jakichś śladów formy ewolucyjnej, polifonicznej, na przykład w balladzie F-moll, albo śladów formy sonatowej, to fantazji na przykład niektórzy się doszukują, ale to nie są stricte jakieś takie układy formalne, które znamy i które łatwo przejrzeć nuty i od razu powiedzieć, że tutaj jest temat, tutaj jest przetworzenie, tutaj jest repryza. Oczywiście, że w sonatach to też nie jest takie proste, ale jednak trochę prostsze, wydaje mi się. Natomiast te formy chopinowskie są z założenia bardzo właśnie rozbudowane i takie, nie chcę powiedzieć udziwnione, bo by to mogło zabrzmieć pejoratywnie, ale bardziej mają improwizacyjny charakter i właśnie przeniknięte. Tak, tak. Właśnie to jest może dobre określenie, zwłaszcza w stosunku do ballad. I wydaje mi się, że jakby ten czynnik improwizatorski, ta taka no, dosyć pogmatwana struktura tego utworu w połączeniu z długością i z wszystkimi technicznymi problemami sprawia, że ta narracja jest tak trudna i no jednak dla pianisty to jest duże wyzwanie, nie zawsze się to okazuje udanym wykonaniem. Ale można byłoby powiedzieć, że zmierzenie się z taką formą jest szczególną okazją do tego, albo żeby odkryć dzieło poprzez siebie, albo odwrotnie, żeby odkryć siebie poprzez dzieło, dokonać jakiegoś seansu psychoanalitycznego poprzez ten tekst Chopina. I jak myślisz, kiedy mamy, przynajmniej w takiej rzeczywistości konkursowej, do czynienia z czymś, co można byłoby nazwać wykonawczym dziełem sztuki, w którym przypadku?
Mi się wydaje, że to jest taki przypadek, kiedy artysta, zanim zasiądzie do wykonywania danego utworu, w tym momencie mówimy o tej dużej formie chopinowskiej, dokładnie przenika partyturę, sprawdza wszystkie jakieś meandry tej formy, przenika to jeszcze na sucho, później siada do grania i ten czynnik właśnie wizjonerski tutaj wkracza, wydaje mi się, że to połączenie jakby musi być takie wypośrodkowane, żeby to jednak była jakaś osobista wizja, bo to jest to, co słuchacza przykuwa do fotela i sprawia, że on chce tego słuchać, bo on słyszy, że to jest osobista wypowiedź, ale z drugiej strony jednak czujemy tą logikę wewnętrzną tego utworu. I to posłuszeństwo wykonawcy kompozytorowi. Tak. Tutaj się ujawnia taka urokliwa cecha samego słowa słuchać. Słuchać to być posłusznym w jakimś sensie i to objawia się zarówno wtedy, kiedy my podążamy za wykonawcą i nie myślimy już o naszym świecie, tylko jesteśmy w jego świecie, ale też chyba wtedy, kiedy wykonawca słucha i sam siebie, ale też przede wszystkim tego, co jest zapisane w tekście i co jest tym głosem kompozytora i próbuje o tym nam opowiedzieć swoim niezapożyczonym głosem. Chciałabym, żebyśmy teraz wrócili do jednego z wykonań podczas porannej sesji dzisiejszych przesłuchań. I będzie to fragment ballady G-moll w wykonaniu francuskiego pianisty Guillaume Masson.
był fragment szopenowskiej ballady, o której wielu muzykologów mawiało po tym, że jest to jeden z, można powiedzieć, pierwszy poemat pianistyczny, czyli coś w rodzaju wzorca przyszłego poematu symfonicznego. Wróćmy do naszego trudnego wątku ujawniania siebie poprzez dzieło i ujawniania dzieła poprzez siebie. Czy myślisz, że można mówić o jakiejś granicy, za którą to, co jest interpretacją błyskotliwą, porywającą, angażującą słuchacza tak bardzo, że przyjmuje inność, nawet ryzykowną inność pianisty, czy w ogóle wykonawcy, godzi się na nią, godzi się na ten jego świat? Czy jest takie miejsce, taki punkt wrzenia, za którym interpretacja błyskotliwa staje się już nadinterpretacją czy jakimś nadużyciem? No, wydaje mi się, że już częściowo odpowiedziałaś na to pytanie, właśnie kierując uwagę na słuchacza, ponieważ to zależy wiele od słuchacza, na ile jesteśmy otwarci i na ile mamy własne wyobrażenie na temat danego utworu i możliwych wykonań tego utworu. Jeżeli ktoś ma jakiś swój własny wzorzec albo gra ten utwór, wiadomo, że jest mu inaczej słucha tego utworu w wykonaniu kogoś innego. I moim zdaniem, no oczywiście nie możemy powiedzieć o żadnej granicy w postaci jakiejś linii. To jest kwestią indywidualnego wyczucia i dlatego wydaje mi się, że spory dotyczące wykonań, możliwych wykonań i spektrum możliwych wykonań danego utworu są takie gorące, ponieważ na ten temat są różne opinie, zarówno wśród słuchaczy, jak i wśród wykonawców. To na pewno jest bardzo trudne dla oceniających, żeby pokonać to, co mamy w sobie jako takie uwewnętrznione wykonanie, jakiś wzór, który przyjmujemy jako swoją własną wizję i żeby wyjść poza to, uznając niekiedy w interpretacji innej, zupełnie odmiennej, jakości artystyczne, które jednak usprawiedliwiają nawet pewne być może nadużycia. No ale właśnie, jeszcze na sam koniec, czy jest jednak możliwość taka, żeby powiedzieć o nadużyciu, o tym, kiedy dzieło w wykonaniu staje się antywykonaniem? No niektórzy uważają, że takim nadużyciem, które już się kwalifikuje do nazwy antywykonania, jest zmiana tekstu. W sensie jakaś taka rażąca zmiana tekstu w postaci zmiany na przykład rytmicznej albo zmiany, rażącej zmiany dynamiki. Natomiast to oczywiście też nie jest jakoś powiedziane na 100%, że to jest właśnie ta granica. To wydaje mi się, że to naprawdę zależy od osoby słuchającej. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć a propos oceniania, że wydaje mi się, że właśnie konkurs jest takim specyficznym miejscem, że my wszyscy jesteśmy oceniającymi. I to jest właśnie takie dobre pole do popisu, do skonfrontowania się z własnymi ograniczeniami, z własnymi wyobrażeniami na temat muzyki Chopina, zwłaszcza w naszym kraju, prawda? I w sumie jesteśmy wszyscy jakby członkami jury. Oczywiście nie mamy prawa głosu, ale mamy prawo do jakiejś własnej opinii wewnętrznej. Myślę, że to jest świetna puenta. Ja tylko przypomnę Państwu, że spotkamy się dzisiaj jeszcze raz w studio o godzinie 19. Bardzo serdecznie zapraszam. Anna Chęćka-Gotkowicz i dziękuję Oli Andrearczyk za to spotkanie. Dziękuję bardzo.
Witam Państwa po przerwie. Welcome after break. Teraz przed Państwem wystąpi pani Nao Mieno z Japonii. Pani Mieno wykona następujące utwory. Nocturne d'Es-dur, opus 27, numer 2. Etiuda F-dur, opus 10, numer 8. Etiuda A-moll, opus 10, numer 2. Etiuda E-moll, opus 25, numer 5. Scherzo E-dur, opus 54. Mazurek, opus 50. Now Miss Nao Mieno from Japan will perform. We'll hear following compositions. Nocturne in D flat major, opus 27, number 2. Etude in F major, opus 10, number 8. Etude in A minor, opus 10, number 2. Etude in E minor, opus 25, number 5. Scherzo in E major, opus 54. Mazurka, opus 50. Więcej informacji o kandydatce mogą Państwo przeczytać w książce programowej pod numerem 83. More information is available in program book at number 83. Zapraszam panią Nao Mieno.
Thank you.
Thank you.
Ostatnim utworem wykonanym przez panią Naomi Mieno był mazurek Cis-moll, opus 50, numer 3. The last piece played by Miss Naomi Mieno was mazurka C-sharp minor, opus 50, number 3. And now Mr. Łukasz Mikołajczyk from Poland. More about candidate is available in program book at number 84. Teraz pan Łukasz Mikołajczyk z Polski. Więcej informacji o kandydacie mogą państwo przeczytać w książce programowej pod numerem 84. We'll hear following compositions. Nocturne in E major, opus 62, number 2. Etude in A minor, opus 25, number 11. Etude in A minor, opus 25, number 4. Etude in C sharp minor, opus 10, number 4. Mazurka in C sharp minor, opus 50, number 3. Scherzo in E major, opus 54. Usłyszymy następujące utwory. Nocturne E-dur, opus 62, numer 2. Etiuda A-moll, opus 25, numer 11. Etiuda A-moll, opus 25, numer 4. Etiuda Cis-moll, opus 10, numer 4. Mazurek Cis-moll, opus 50, numer 3. Scherzo E-dur, opus 54. Mr. Łukasz Mikołajczyk.
Dziękuję Państwu serdecznie. Zapraszam Państwa na sesję popołudniową, która zacznie się o godzinie 17. Thank you very much and I'm glad to invite you to the afternoon session, which will start at 5 p.m. Thank you.